I tak. Pozdrawiam Was z Bielska Białej, budzimy wilki, akcja co niedzielę o godzinie 20, usłyszmy się nawzajem, tak więc przyszedł czas wilków, żeby je budzić i żeby wilki nawzajem się usłyszały. Mam dla Was niespodziankę. Jest ze mną Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź. Witajcie kochani. Tak więc oraz też działacze z Bielska Białej. Jak słyszycie, już jest z nami dźwięk w tle. Tak więc trzeba tą akcję rozpocząć, nagłośnić. No i co? Jesteśmy tutaj w... Kochani, jeżeli mogę, mam nadzieję, że odpoczęliście na łonie natury, nacieszyliście się słońcem i ubłaganie zbliża się koniec wakacji, a to znaczy, że zaczynamy zabawę od nowa. Te ostatnie wydarzenia, które teraz mają miejsce odnośnie tego, co dzieje się z naszymi rzekami, to ja tylko chciałam zwrócić uwagę na fakt, że w historii są odnotowane przypadki, kiedy rdzenna ludność w ten sposób była traktowana, mianowicie były zatruwane źródła słodkiej wody, a z tego, co wiem, polskie wody już polskie nie są. Czwarta fala niby się cofa, ale to jest tak naprawdę początek, więc czas, żebyśmy obudzili sobie piękne, waleczne polskie wilki i szybciej skończyli to i nie czekali na to, co ewentualnie dla nas przygotowali, ale abyśmy po prostu zaczęli działać wcześniej. Otóż to, tak więc zaczynamy. Już patrzę na godzinę. Za 2:20, ale już nas słychać w Bielsku Białej. Tak więc udostępniajcie licznie, cały opis jest w tej transmisji. A my idziemy się przejść. Tak więc jest nas więcej. Nawet dzieciaki ze swoich sprzętów nagłaśniających puszczają wilki. Tak więc... Bielsko-Biała dopisała, przyszło kilku działaczy, jesteśmy grupką i zmierzamy przed siebie, żeby nas usłyszano. Tak więc, o, poszło na Facebooku, też wyje, Barbara pisze. My też wyjemy. Au! Tak więc kochani, bierzcie przykład i wystarczy jakikolwiek głośnik, gdziekolwiek jesteście w Polsce. Pokażę Wam miejsce, w którym bardzo często się spotykamy. Tutaj były te rabatki kwiatowe. Jak obserwujecie Rebel 24, to wiecie, o co chodzi. Idziemy. Tak, to jest czas na budzenie wilków, nie owiec. Wilki, obudźcie się, w jedności siła. Tak więc spacerujemy sobie po Bielsku. Andrzej nam uciekł przodem, z tyłu też ekipa się, no, wszyscy się rozleźli z głośnikami. Trzeba poczekać na pozostałych, bo tyle. O, tu fajnie słychać. W Niemczech też słychać.
słychać, piszą. Czeka na pozostałą część osób. Idą. Tak więc cieszę się, że nie jestem tutaj sama. I cieszę się, że po napisaniu postu i zrobieniu live'a tyle osób dopisało i jest ze mną. Możemy zrobić kółeczko i wrócić na sobie na plac Krobrego. Bo w rynku tam impreza jest głośna. Wszędzie słychać. Piszą, że ciarki przechodzą. Ludzie się obracają, patrzą, co się dzieje. No i dobrze, niech się interesują. Niech się przyzwyczajają. Słychać wycie. Znakomicie. Mam nadzieję, że to dziecko nie śpi. Ale się rozciągnęliśmy, słuchajcie. Jest nas 15 osób, przynajmniej tyle naliczyłam. Wyją, bo owce śpią, komentarz. Więc kochani, udostępniajcie licznie. Naprawdę warto to zapoczątkować. Załamam przykład. Powtarzajcie w swoich miastach, bo zawsze... Co niedziela. Tak, bo często tutaj z Bielska-Białej wszystko wychodzi, ale niech się rozleje na Polskę, na świat. Niedziela, godzina 20, kilka minut, żeby poświęcić, żebyśmy się po prostu usłyszeli. A nie, 18 teraz naliczyłam osób. Cześć. 19. Idą. Nasi maszerowicze idą. Puszczałeś wilka? Tak, szczeniaczki wilków młode, tak. Leon już godzinę temu mi puszczał w samochodzie. Fajnie? Tak się nie mogłeś doczekać, co? Dobrze, kochani, no to tym akcentem kończymy. Zapoczątkowaliśmy akcję w Bielsku Białej. Niech idzie dalej w świat. Niedziela, godzina 20. Co niedzielę? Regularnie, tydzień w tydzień. Usłyszmy siebie nawzajem. Usłyszmy siebie nawzajem w całej Polsce. Do zobaczenia. I udostępniajcie licznie, proszę.